Chcecie pieniądze, bo nie mam ich. Chcecie pieniądze. A propos, czy ja mogę zarobić właśnie dużą ilość pieniędzy? To jest bardzo ważne pytanie. I mean, zawsze da się to sprawdzić. Zastanawiam też, jako to może pójść nie tak. Zastanawiam się, czy był któryś etap, gdzie nie zgarnąłem wszystkiego potencjalnie. Mogę zerknąć tu, really quick. Bo wydaje mi się, że zgarniałem, ale jednocześnie pewien nie jestem. Właśnie, przecież ja mogę teraz ogniem to potraktować wszystko. Żeś nie umierać. Zwiedzanie tego ognia może być dużo lepsze, jeżeli chodzi o możliwości. Najwyżej się okaże, że kompletnie nic tutaj nie pominąłem, ale zaszkodzić chyba nie zaszkodzi. A to się niszczy, zgaduję, że robem. Jop, radzik. Więcej chipów. Jak naprawdę to przyszedłem tutaj głównie po... kryształy, ale... Jeżeli jakieś chipy też się znajdą, to nie będę narzekał raczej. Czy tak, żeby też da się zniszczyć? Tak, doskonale. Nagle ten etap staje się dużo bardziej przejrzysty, a próbuję to. Kryształki, więcej kryształków. Jakieś chipy. Chipedło tam sobie leży. Dajcie chipy. To jest chyba ten item, item. Jakby coś, to póki co nie robię jeszcze nic nowego, tylko chodzę tutaj po poprzednim etapie i item. Przypomniałem sobie, że mogę tutaj wejść z chipem ogniowym i zobaczyć, czy coś pominąłem. Także nie ma póki co jakiegoś strachu, że coś pomina, że coś się zostało pominięte, czy też, że szybciej defensy ma i tak dalej. Bank. Klasyczny zbierasz? No trochę tak, jakoś lubię zbierać. O ile nie są to jakieś absolutnie paskudne rzeczy do zbierania oczywiście, bo... To czasami takie znajdźki, które jak widzę, to odrobinę miałem w szereczku. Zobaczmy, co tutaj jest, czy to, co tutaj jest, tak stoi. Czy tu będzie coś więcej? Zgaduję, że nic tu nie będzie, ale stalić nie szkodzi. Yep. To jeszcze to jak na co jest. Przynajmniej zabinka po prostu poprowadzi w dalszą część etapu? Chyba tak. Jezus, dwa dodatkowe życia zgarnąłem już w tym etapie. Nie spodziewałem się, że jest tego aż tyle tutaj. Przy okazji wydaje mi się, że niedługo będę w stanie sobie uleczyć alfa już. Jeżeli jeszcze nie jestem w stanie tego zrobić. Podam do Bulmandrago. Nie słyszę tego aż tak bardzo. Może odrobinę, ale... Właśnie, odrobinę, a nie jakoś... bardzo. Się zastanawiam, czy jak mamy te wszystkie drabinki, które są schowane pod krzaczorami, czy tam się da wchodzić normalnie, czy
niekoniecznie. W sensie... Inaczej, drabinki to kojarzę, że mogłem. Bardziej się zastanawiam nad jakimiś rzeczami typu... drzwi właśnie, tak jak tutaj mieliśmy. Czy przez drzwi się da wchodzić? Bo pomyślałbym, że się nie da, ale jednocześnie jestem w stanie uwierzyć, że się da. I w sumie nie wiem. Chyba mi nie dosidło jeszcze. Tym razem na pewno pójdzie mi lepiej. I szybciej, prawda? Dobra, to jest ok. Drugiej strony. Na szczęście. Nada szybko. Dobra, aż on jest twardy. Czemu przecież nic to tacy twardzi? Przestańcie wytrzymywać tyle kitów, nie zgadzam się na to. Lubię tutaj jeszcze może z minibossa? W porządku. Na pewno jest inny niż w poprzednich częściach. Tego na przykład to 1C i 2C niekoniecznie mogłem powiedzieć. Bo teraz 1C i 2C to bardzo do siebie podobne. Na górze tak będzie? A też tak. Nice. Jeszcze jedna. Czy ten... No nie, nie ma jeszcze samego tanka. Czas to naprawić. Yep. Pełniutki tanko dadzą. To też raczej nic nie znajdę dodatkowo, bo... Wydaje mi się, że to co miałem zgadne, co już zgadnąłem. A przynajmniej tak sobie będę wmawiał. No nie, patrzcie, jednak jeszcze coś się odstało. Po kolory mnie zaskoczenie. Przez te drzwi kojarzę, że wracałem ostatnio, więc tam musiałem już być. Nic nie ma. Też nic nie ma. I to już chyba być będzie, yep. A to nie wiem, że mogę wejść po to. Bez escape'owania. Zobaczymy sobie, jakie deski poznajdywaliśmy. A nuż, coś akurat ciekawego się trafiło. Hello? Czyli automatycznie ładuje... Nie miałem tutaj pary chyba headchipów, więc... Nie będę narzekał. Cyber Elfy... Death Mantis... I to wsio. No dobra. Wezmę sobie tego to, żeby... Nie widzę powodu, żeby go nie używać w sumie. I chciałem nakarmić elfa. Kurwa, nie nakarmię, brakuje mi 10 kryształów. Jesus! Jest on do miner, bo na te 10 kryształów, ale... Aż na tej misji się znajdą. Albo chcę zapisać. Powiedziałem, chcę zapisać. I lećmy na misję.
Anubis, Fanu Machine, Bifrost. Wszystko jest absolutnie chujowe. Lecimy przechwycić oddziały No Arcadii. Tylko muszę zmienić. Tak się co nie zastanawiam. O! Czyli to mi jednocześnie obie broń ładuje. To ciekawe. W sensie nie ma rozróżnienia, tak jakby którą ten. Którą broń chcę użyć w danym momencie. To przyjemne zaskoczenie. Bo zazwyczaj było tak, że jeżeli dajmy na to używałem. Że jeżeli używałem ładowania Sabera, to nie mogłem tego zużyć na... żeby wystrzelić pocisk jednocześnie. Czekaj, jest łatwiejsze. Dziękuję. Nie, no ja generalnie dość mocno zdawałem sobie sprawę, że nie szło mi za dobrze. Też to teraz też nie idzie mi za dobrze. To chyba widzę po moich HP-kach. Tu był jakiś jeb. Jeb. Coś to Dune referencja. Słyszałem w ogóle dużo dobrego o tej nowej Dune. O, dzięki za żyćko. Kompletnie mi się przyda. Jezu, aż te wkaczą te gnojki, to paskudne. No, pamiętaj tak, ja w pewnym momencie dosłownie mówiłem, że ten boss nie jest trudny, pomimo tego, że się na nim wychyla, więc to powinno mówić tam w czasie. Powiem więcej, ja wciąż będę optował przy tym, że tamten boss nie był jakiś specjalnie trudny. Yep, to było zbyt ambitne. Mam wrażenie, że jeżeli chcę to bez dodatku HP-ków robić, to powinienem używać Bustera. Ten czynnik zniknie, prawda? Ten czynnik by zniknął. Wielki poprzedzone to nie jest trudne. Trevi też o tym może wiedzieć. Jest. Ja mam wrażenie, że obywam wszystkim ten chwilę dzisiaj i mnie to nie wkoi. No i... Ok! Come on. To było tanie. Ostatnio się nie pojawił. What? Nie rozumiem. To było strasznie dziwne. Okej, jego się też atakowało. Znaczy, żeby nie było, ja zdaję sobie sprawę, że to wciąż jest Doom Tran, przez to ile obrywam i przez... ogólnie... Podejrzewam, że będę miał za tym misję na chwilę obecną jakieś 60 punktów. Come on. No dobrze. Niech wam będzie. Nie lubię używać tylko jednego.
Tak samo jak nie lubię osobiście, kiedy w grze, która teoretycznie jest dynamiczna, spadają te przeciwnicy z góry, że to praktycznie na zasadzie weź poczekaj. Cześć Anubis. A ile ta walka różniła się od tej, od jedynki? A na pewno muszę zmienić shape. Okej, jakoś inaczej te trumny działają chyba. Mam wrażenie. W sensie... chodzi mi o to, że inaczej wychodzą niż... więc potem byśmy już tak powiedzieli. W dziewiątce tego typu przeciwnicy bym nie tutaj przepaść, to jest ta dawna różnica. Cały czas się daje to złapać. Come on. Nie mogę jej z Sabera strzelić. Znaczy z Bustera. Ale to będzie piękna ocena. O mój święty Boże, czujecie to? Well then. Jest dużo do poprawy, to zdecydowanie mogę przyznać. Znaczy domyślam się, że przynajmniej częściowo wynika to z... tego, że miałem litera i wtedy przeciwnicy też nie naliczali. Ale ogólnie dużo rzeczy poszło bardzo nie tak. Ale dobra. Widziałem już wszystko, co ja tam ma do zaoferowania, więc przynajmniej to dobrze. O ja zaczęłam mam tylko wioda. Abortuj mi to. Czekam aż kogoś, aż przypadkiem wejdę do tyle przestrzeni. I swear. Mogę? Dziękuję. Dobra. O. Chyba niebezpieczna. To jeszcze z nim befik. Szczerze mówiąc, nie wiem. I coś tam nie wiem, czy chce się przekonywać. Bo domyślam się, o jakie elfowo chodzi. Fajnie, trochę nie będzie można dosłownie nic powiedzieć, żeby nie było to złym słowem. Bo ktoś może się przypadkiem poczuć urażony. Kebab. A no właśnie. Słynne otenzurowane słowo kebab. Da, tym razem się nie dałem. Aha, żartowałem.
Ale nie dałem się przeciwnikowi, to na pewno. Tutaj recoil rod, tyle pamiętam. Szczerze mówiąc, jakbym miał jakiś taki właśnie chip do automatycznego ładowania, to wydaje mi się, że sporo jakichś X plus 0 mógłbym grać nawet na klawiaturze. Bo często to jest mój problem, że nie jestem w stanie jednocześnie ładować dash i robić ze jumpów na przykład. Że trochę brakuje mi ręki tego. Przeciwnicy. Piątka i szóstka mają, to prawda. Ale te SNES-owe już niekoniecznie. To już wszystko tak, to już wszystko. Teraz tylko nie wyjebać się na Anubisy i jest okej. Zmienić chip, pamiętam. Chip nie... Broń. No dobra. A? A, dobra. Tutaj mam dużo krótszy czas na zrobienie tego kroku. Wydaje mi się, że nie ma? Mniej więcej tyle mamy opcji. Uwierz mi, też bym czasem chciał naprawdę, Boże Święty. O Jezu, to jak ten... Jak teraz finala 9 grałem. I była jedna walka z Baratix. Gdzie deszcz tak kompletnie zagłuszał muzykę. Mnie to tak denerwowało. Jakby doskonale rozumiem, dlaczego tak się dzieje i w ogóle, ale... Ta wieska, no, biorąc pod uwagę, jak pierwsze podejście wyglądało, to zdecydowanie poszło lepiej. Wydaje mi się, że kolekcjowe menu nie będzie miało... Nie, można tylko graficzne opcje. Nie, no ja też właśnie się tam mieć dość mocno ściszone efekty tam, gdzie się da, no ale... Ale często się nie da po prostu. Tak, kształtów. Jeszcze nie grałem żadną, naprawdę w żadną kolekcję, myślałem, że chociaż w któreś klatkowe Legacy Collection. Anyway. Czujecie to? Czujecie to? Czy ja muszę teraz gdzieś odpocząć, żeby mi się te HP zregenerowało, czy idę, bo? Jak wejdziesz do etapu, okej. Ale to tylko do jakiegoś zapisza. Mam wszystkie dodatki, włącznie żadne nie odpaliłem. To ja nawet nie mogę powiedzieć, że mam wszystkie, bo nie mam ich Legacy Collection 1. Zwiększać do maksymalnie odamy. No, tak myślałem, że na przykład w etapie dzięki temu nie będę w stanie tego od razu ogarnąć. Ale myślałem, że jak jestem w bazie, to natychmiast mnie odnowi, na tej zasadzie. Biorąc pod uwagę, że baza jest takim miejscem neutralnym, powiedzmy. Gdzie i tak nie ma za bardzo się czym bić. Mam tutaj tle włączony LCK. Jak patrzę, co tam się dzieje, to zaczynam się martwić.
jak też tutaj prezentował mi kolejną orgę na dziesiątki godzin Dual Destiny itd. Bo jakby ktoś nie wiedział, to kolega Shin ma dzisiaj urodziny, wszystkie najlepszego i w ogóle. Kompletny brak doksowania nie macie. No dobra. Mam wrażenie, jakbyśmy kiedyś już tu byli. O mój Boże, dwa paski HP, czujecie to? Jestem nieśmiertelny, a jeżeli jestem śmiertelny, to znaczy, że dostałem absolutnie chujową ocenę za styl. Czy tam można spalić? Nice. Zajmuję faktu, że wciąż pozostaje dobem innej natury. Malka miała drugiego tanka. I mean, jakaś część nie chce powiedzieć, że nie potrzebuje, druga część nie chce powiedzieć, że nie zaszkodzi. Więc jestem gdzieś pomiędzy. No dobrze, teraz pewnie zobaczymy co jak. A, muszę to przetrzymać, I guess. Czy to się atakuje recoilodem? Pewnie te... A czekaj. Tyle pomyślę? Yes! To jest wygodne. To już tam mniej. Powiem wam tak, jeżeli akurat gdzieś tam przy okazji wpadnę na tego tanka, to jak najbardziej go przygarnę. Jeżeli nie, to nie będę płakał za jego brakiem. A, czyli że to tutaj. Okej, okej. Tam był jakiś Tripala. I z nim. Tam coś jest, nie to nie... Aha, okej. Okay. Chyba rozumiem, w jakimś tam stopniu, to autor chciał mi przekazać. Co tutaj otwieram właściwie? To, okej. Okay. To pytanie. Łatwo? No na tej czy tak mojego życia, holy shit. Nie... Aż to w sumie też może być na baster. Chcę to. Mam wrażenie, że coś poszło za łatwo i że będę musiał powtarzać ten etap tak się. Jada, jada, Vile mój bohater, uratował mnie. O nie, kolega robi małpkę. O, come on. Jak ja kurwa nie znoszę, kiedy ktoś ma nazwisko brzmiące jak imię, nie wiem kto jest, ale muszę wpisać do tabelki. O, najgorzej.
Oskar Bogdan, oh no. Zaliczyło mi tych, zaliczyło mi kilka przeciwników w miarę sennie. Bardzo mało dysków na razem, ale to przeboleje. Auto recover headship i jakiś cyber. Cyber Shonet. A nie macie jakiegoś takiego, powiedzmy, zwyczaju, że wpisywane jest w tej albo innej kolejności? Bo pomyślałbym, że to będzie zawsze w tej samej. Nie zgadnę. O, tak. Bardzo powolne. Ten bardzo powolne ładowanie. Jak stoję? Teraz jeszcze znalazłem się. O Jezu. To specjalnie dzwonić do klienta, żeby się zapytać. No dobra. Czemu ja powiedziałem na tego fakanu, co teraz nie tak prowadzą? Nie mam zielonego pojęcia. Weź się, bo jeszcze wiesz, że to jest lodowy etap, znaczy etap lodowego bota bez lodu. Ale jest woda. Wait a minute. Hold up. A? Halo? Jezu! Czy to ma jakiś pan... trzywiek chujowy timing na to? Chyba tak. Albo mogę to zajść, raz, jedna z wega. Ależ to było skoro pięknie. Mam ochotę zreprezentować tę misję tylko dlatego, że bardzo dużo obrażeń dostałem na tych próbach wcześniejszych. Ej, ty. Tak swoją drogą, nie lubię ognić tego typu za to, że tak ten zostałem przeciwników w stanie jakiegoś tam podpalenia i oni wciąż mają kibło wtedy. Mam wrażenie, że jak używam lodowego, to mi się to faktycznie nie zdarza. Dlatego zazwyczaj uważam lodowy czyli za taki najlepszy do zwyczajnego przychodzenia. I w ogóle zapomniałem stawić jednej rzeczy. To ja to dostałem. Speed Heavens to jest po prostu Atlas Smash. A to, że bumerang zapierdala po ziemi. O nie. O nie. Ja widzę, co się dzieje. O nie. Kolegowie, ja mam flashbacki. Hit jedni mi się odpala. Ja wiem, że to ten sam etap, znaczy ten sam boss i w ogóle, ale mam hit jedni. Few moments later. Ocena za przeciwników 0, bo nie wchodziłeś do wody. Jest też tak samo trudny. Biorąc pod uwagę, jak teraz mi idzie, to nie wiem, czy się ze mnie nabijasz, czy ja po prostu nabrałem jakieś wszystkie skilla. Bo tam ich... A, w tym sensie. No z tego nie kojarzę, że były jakieś specjalnie wymagające w jeden z... Tak, on był w jeden sejt. W dwójce był kanwas. Czy już znowu mieszam. Ja
Po co dopiero to grał i już nie pamięta? Pewno się wiedzieli, że posiadanie dwóch pasków HP sprawia, że człowiek staje się kompletnie nieostrożny, jeżeli chodzi o... o obdarzenia. O, mogę sobie na to pozwolić, prawda? Hello. Tak, goddammit. Okej, czy zrobiłem wielką pomyłkę? This is fine. Chyba. 89, this is fine. Jak już mówiłem, zależy mi na tym, żeby dostawać, a nie jest. I tego się będę trzymał. Chociaż nie będę kłamał, że w pewnym momencie kolciło trochę, jak byłem na tych 94-5 cały czas. Ale nie czuję się mimo wszystko. Zwłaszcza, że jednak chciałbym, żeby te streamy wyszły w miarę sprawnie. I żebym nie musiał podchodzić do etapów po 17 razy. W sumie zerknę, jakie mam te. Jakie mam. Deski, whatever. Alpinista, cześć, tutaj witam. Tak, dobrze, Selected, Pantheon Aqua, Raider Cannon, Pearl Cannon, Heavy Cannon. To ja Battle Network gram, że tyle kanonów. Wait a minute. Hold up. Ha? Czekajcie, strzałka w górę? A, czyli chyba nie mogę mieć w ogóle tego. To mi się mocno gryzie z automatycznym ładowaniem. Bo jak mam naładowane, to naładowane cięcie ma priorytet nad killem. Dobrze wiedzieć. O, a któż to? A któż to? Lecimy wydalić kopii kto wypadł kolejny? No, widzę, że szybkie 2-0 na nic nie ma co patrzeć. Wersji K. Ale mam was, ten mam was, tylko wiecie to, tak jak mówiłem wcześniej. Jezu, nauczy się nawigować po menu, proszę. Czy ktoś pamięta w ogóle, gdzie jest w tej grze Double Drop? Bo wiem, że istnieje, ale nie pamiętam gdzie. Nie pamiętam, doskonale. A, czyli to nie jest tak, że można go pominąć. To jest dla mnie najważniejsze. O Jezu. A? Nie powinienem, okej, okej. Właśnie, wydawało mi się takie podróż, że to jest rzecz. Nawet nie blisko. To było dwa razy zdecydowanie za blisko, by the way. Ech, kocham Neo Spikadię.
Muszę iść po studio zadań. O nie, muszę tapować najgorzej! Jak już mówiłem, kocham na Spycardy. Excuse me, sir? What in the flying fuck? Okej. Okay. Też się już zaczynałem nie stroić. O to, czego tego Adam nie odkryje. O Jezu, myślałem, że to mi zgniecie! Holy shit! To poszło mi dużo sprawniej niż powinno. Wiem, że to jeszcze nie koniec, żeby nie było, ale... Nope, nie dam rady, czego tak zejść. Kurde, jeszcze muszę to oberwać. Tak się boję, że zatrafi mi po punkty, bo dość spokojnie robię te kolcowe segmenty. Tam pewnie jakiś triple siedzi. No dobra. O, bo wy zdecydowanie niszcząc ludzkie osiedla jesteście tymi dobrymi w ogóle. No dobra. Hopi hex. Czy on tak na serio? Chyba tak, to jest najgorsze. Ja ci kurwa dam leczenie. Jest jedna osoba, która może się leczyć podczas walki z bossami, jestem to ja. Oh no. Gugu gaga. Gugu gaga. Bobo wybuchło. O nie. Gugu gaga. This is fine. Quick foot tip. Reflectizer. Stopie kształku. Cyber Elfy. Biorąc pod uwagę, że mam dwa sloty na Cyber Elfy, to chyba nie będę już ich w jakikolwiek sposób zmieniał. O nie, słuchajcie, tragiczne wieści. Ekstremiści z ruchu oporu zabili naszego wspaniałego prezesa. I teraz odpalamy rozkaz 66. Należy dokonać eksterminacji ruchu oporu. A? The Heart? Kojarzy mi się ta wielka biała strona na kraju środku, jest tylko napisane The Heart. No bo teraz jeszcze chyba kolejna czwórka robotów była przed endgame'em?
Najpierw zapiszę twoje dane. Jasne. Co my tu mamy? Kubit, Glacier, Volpil. Zacznijmy od najlepszego. Czy mamy tu jakieś telemisji? Chyba tak. Uwielbiam, kiedy moje jedyne... Kiedy jedyni czytnicy, z którymi mam do czynienia... Błagam, nie mówcie, że ja muszę robić to, co myślę, że muszę robić. Myślałem, to trzeba tylko... Hold up. Też nie. Okej. Okay. Czyli w tym na razie nic nie robię. To jedyne, co chciałem wiedzieć. Chyba, że to się prądem włącza po prostu. To też bym nie dziwiło, żeby nie było. A póki co na to nie wygląda, więc... Agademy. Dzięki Bogu, że naładowane uderzenia mają jakiś tam czas przerywania, że tak to ujmę. Więc nawet jeżeli bezpośredniej etapie to uderzenie jeszcze na chwilkę zostanie. Zapomniałem, jaki bangel tu leci. Powiedziano o praktycznie jakiejś połowie są tak uderzy. Znaczy ja kojarzę ogólnie są te rzeczy jest dobre, ale nie kojarzyłem aż tak bardzo utworu. No dobrze. Teraz to najbardziej ambitnego minibota w dziejach, I guess. Jeżeli można, to mogę minibotem nazwać. No już, dziękuję. Kryształki, to już mi praktycznie do niczego nie jest potrzebne. Bo mam twoje LP zmaktowane. Czy to kolejny guziel do przełączania? No, to actual minibot. Za chwilę potrwa. Tak, a ten. No to tylko ty nie śmieszne, ale czampi po niej ustawić. Właśnie. Dajmy wyszedł bez gardzenia dysku. Tak nazywam je na przemienię chipami i dyskami, proszę nie bić. Absolutnie nie podoba mi się to, co widzę. Czy tu się po prostu daszuje? Pod tym? Albo tak się robi, okej. Nie! Kurwa! O Boże, jeszcze najgorsze jest to, że widzę, że to jest drugi etap. Więc to będzie patrudne.
No dobrze. Nie wiem, tutaj teraz będzie już bot, prawda? Jeszcze nie. A. O mój Boże, ile HP tutaj straciłem. Jezu, ale w tym etapie długi! Nie spodziewałem się, że będzie on aż tak długi, to ja wam powiem. Tutaj mamy... O mój święty Boże! Excuse me! Wydaje mi się, że plan miałem dobytka wykonanie zawiodło do wina. Hold up. Co chcesz mi powiedzieć? No dobrze. Jezu, nie wiedziałem, że to mnie aż tak daleko cofnie. A, strach mniejsza. La 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 la. Te psyczki spróbuj lodem. W sensie tym maszowanym atakiem? Mogę spróbować. A nie mamy nad efektu powodnego. Ja tak teraz się zastanawiam, jak chorym pojebem można by żeby robić aż tak długie etapy. Okej, czyli to one nawet nie wchodzą na... Nie ma przerwa pracy. No się ma, jestem w najlepszym etapie z najlepszym botem. Więc spodziewaj się, że chwilę tu posiedzimy. To było tu bossem Kubit. To my jeszcze nie oddawać od takiej jakaś, to może byłbym bardzo content. Na swoim filmie? O, to ciekawe. Nigdy nie zastanę teraz tak bardzo uwagi. Powiem szczerze, ja... ja czytam czat z OBS-a, a nie z czatu jako tako. Więc w sumie coś musi być na rzeczy. Bo jakkolwiek absurdalnie to nie zabrzmi, to gram też tego. Gram też tak naprawdę z OBS-a.
No dobrze. Nie czuję, że była jakaś wielka różnica. Nie masz nic między czatem z OBS-a, tym co jest bezpośrednio na Twitchu. No tak, tak rozumiem, po co ten... mi chodziło o to, że ten, że czytam z obrazu, który wy widzicie na Steamie, tak? Bo ja tak naprawdę gram przez podgląd i patrzę bezpośrednio na swój ten, na swój layout, który mi OBS pokazuje. I nie czytam tego, co jest w boku. Na czacie jako tako, to z tego co jest na layoutie. A czy to mini... To był mini boss, ej? Tak, to był mini boss. Dałem się kompletnie ojebać. Paskudny miniboss. Znaczy ja ogólnie mam trochę hatebony na... Ale to nieważne. Zdałem sobie sprawę, że to by zabrzmiało głupio. Więc się podtrzymałem. W ostatniej chwili. No dobrze. O, dało go radę tak, nie? To ciele. Ale dwa paski HP to taki ogromny upgrade. Zaraz potem ciężko się wraca. Tylko czekam, że mi to nie zaliczy przeciwników, przez to, że ich ignorowałem. Czy można było dłużej podkreślać muzykę? I guess. Jest to jakiś argument. Czy ja właśnie odbywałem dwa razy, czy mi się wydaje? Ten drugi hit kwestionuje najbardziej. Dobra. To teraz czas na tą gorszą część. A tam już nie doskoczę, więc muszę chyba powtórzyć. Hop. Pojedziemy. Hop, hop, hop. Kolci mnie trochę. Kolciło mnie, żeby się z damage boostować, ale zjebałem damage boost. Wiecie co? Biorąc pod uwagę, jak daleko mnie to cofa, to równie dobrze napady mogę to zrobić. To jest paskudne. Mam wrażenie, że niektóre etapy Neo Arcadii i tej dłuższych są krótsze niż ten. Gdybyście mnie zapytali tak na szybko, czy kojarzę jakiś dłuższy etap Zero niż ten, to musiałbym się poważnie zastanowić. Thank you.
Zwłaszcza jak na to, że pod koniec mamy ten kop, który jest no nieprzyjemny, że się tak delikatnie wyrażę. Ja guess, że użycie Recoilada jest tam zbyt logicznym argumentem, jak dla mnie. Przestańcie dawać mi dobre rady. Bo jeszcze zacznę się do nich stosować. Dobra. Holyland cierpi na Phantom, moim zdaniem, dość mocno. Albo to po prostu wersja są takowa, którą miałem, miała ten problem, ale pamiętam, że ona miała bardzo paszywie. To też prawda. Ale Jezu Chrystek, gdybym miał słuchać jakichś remiksowanych albo zaaranżowanych motywów z 04, to przecież to jest tak dużo do tych motywów. Ja wiem i uważam, że to jeden z najlepszych tych aranżowanych kontaków jako całość. Czy najlepszy, to bym się musiał pewnie zastanawiać, ale na pewno jest bardzo wysoko. Przynajmniej jeżeli liczymy jako taką ogólną jakość, a nie wybranych ścieżek. Ale może tym razem nie daje głupoty i nie stracę pół HP na tym bosie? Ja mówiłem? A może po prostu... Jezu! No! Tak chciałem to jest ostatnio. Dobra. Nie wiem, to tylko minibota. Powiem tak, jak sobie przypomnę, że na lodową część można po prostu stać na krawędzi, to jest okej. Cześć, Marcin, witam. Holy shit, nienawidzę ta pokubi. A boss jest, z tego co pamiętam, równie chujowy. Słyszę, że ta pien... Yep! Jesteś na absolutnie najlepszej części Mega Man 3. A inne kontakty będę wam mawiał. To za pasjonujący minibot. Mam ochotę powiedzieć, że jeżeli w tym etapie nie dostanę A, to jestem w stanie na to przystać. A niekoniecznie przez Itaję. Najdłuższe etapy w historii Mega Man of In General. To jest dobre pytanie. Goddammit! Dobra. Wiem, że ten jest na dobrej drodze, żeby być w hipej czołówce.
Dobra. I tu jest boster, nie jest to? No ja pierdolę! Pochłudli mnie. Oczywiście, że za tym jednym jebanym skokiem już jest boss. No, what was this? Te uda. Idę. Przestań. Ja się wyjebię, jeżeli nie łyknę tanka. Okej, nie chciałem chyba... Jezu. Tebecha to nie chciałem całego tanka, biorąc pod uwagę, że ma dwa paski HP, ale niech będzie. I teraz patrzcie, jak nie dostanę A. Okej, nie jest aż tak źle. O mój Boże, double jump! Swoją drogą. To, że dają double jumpa po tym etapie, w momencie, kiedy na koniec jest ten skok, I swear, to jest ten moment, kiedy twórcy dosłownie patrzą na to, co robią i się kurwa śmieją. A wiecie, to jest absolutnie najlepsze w double jumpie 0-2? Że można robić podwójnego dash jumpa. Jezus, podwójny dash jump to jest taki absolutny banger, jeżeli chodzi o poruszanie się. Dla mnie podwójny dash jump w 0-3 jest trochę jak używanie Czarnej Pantery w katowania. Nagle ta gra się robi taka przyjemnie szybka. Najpierw to chcę zapisać. Jak poszedł, bo łyknąłem tanka, ale no właśnie. Gdybym chciał go robić na letkę, to by mnie pokutwiło. Błagam, powiedz, że Ricoidat nie resetuje jumpów. Nie, to nie może być tak głupie. Okej. Okay. Już się bałem przez tyle, że to jest aż tak głupie. Gdzie by tu zacząć? Lodowe etapy? Trzeba awanszyki. Nie jest aż... Aj, długi chyba? Dobra, zmień mi ten chip natychmiast. Nic mi nie powiesz, no dobrze, rozumiem. Ja tylko chciałem pogadać, on nie chciał. Hello. Byłem pewien, że tam jest rzucić przepaść, by the way. Pozwolicie, że będę miał wyjebane na deski? Wiedzę, że pozwolicie. Będziemy się teraz ekip projekcji. W Zero The Tix Correction?
jeżeli tak, to bardzo mi przykro. Ja to mówię bardziej z perspektywy kogoś, kto nie umie aż tak dobrze w ZX-y. I mam wrażenie, że przez to... Wiecie co? Na wszelki wypadek, żeby nie wyszło, że zadaję mu te obrażeń. Okej, to było pewne. A, gadamy. To już nie wróci. Oh well. Mógłbym się pewnie cofnąć kawałek, ale... Nie no, przysięgam. Zero trzyma tak dużo przyjemnych upgrade'ów do używania. Muszę utrzymać się, ale... Jest na to archik czy coś? Pojadę. Rebel mechanika czy herbata? I mean. Mam opinię. Siadniczek z kilowy tanki. Ej, seriously. Spójrzcie, to jest to doktor Iwo Robotnik w wersji tego. Numeru Vaila. Ile to ma zasięgu? A, okej, nie ważne, to jest tam chyba to jakimiś kotami. Fajn, fajn. Wygląda jak dobry szperk. Jest równie użyteczny. Ha, ha, ha. Ja chyba z trójki najbardziej lubię Hell's Gate Open. Spike Foot, Chip. Hell's Gate Open. To jest dalej ten motyw, który na Arkadii leci tej końcowej. Znaczy, to była na Arkadia. To jest końcowy knap, o. Ale spokojnie, to otrzyma też najbardziej przereklamowany utwór zaraz obok Wily 1 z Mega Mana 2. Nie, że on szkalował. O, cannonball! Najmniej gorące take'i w mojej okolicy. No dobra, z czym się je ten rap? Na pewno ze zmianą chipu. To było jakieś absolutnie chujowe biotaka, co pamiętam. Chciałem ok, tak dojść, nie. Jadę. Hold up. Nie po to mam nawet jumpa. Okej, ale najwyraźniej mam go po to, że jak skoczę na górę, to już mi się przecinki wracają, że tak powiem. To jest tak trudne akurat. Okej, może to w miarę bezpiecznie dojść. To piękne uczucie, kiedy widzisz, że apteczka gdzieś tam leży i
umiera. Nie no, przysięgam, automatyczne ładowanie, double jump. To jest jump, tak to jest jump. Tyle wygodnych rzeczy. Też się obycha, dziękuję. Monka! Fajn, to nie rozumiem. Koniec przerwy. Miłego wracania do roboty. To trzeba było wszystko zgarnąć, prawda? Żebyście wiedzieli, że dosłownie mnie pokurwi. Jeżeli myślę, że nie robię sobie właśnie skinów, to gdzie jest? To jesteście w absolutnym błędzie. No dobrze. Tam one są takie wytrzymałe. Zapraszam cię być wytrzymałym przeciwnikami. Znaczy ja nie uważam, że Cannonball jest zły. Po prostu uważam, że jest przereklamowany. Bardziej w tę cenę. Dobra, to już mogę odhaczyć. File będzie tutaj. Albo nie. A. Czyli chyba na dole. Opięte niżej. Tak, tutaj będzie. Dane Vayla. Czy tam Vayla. Cokolwiek. Zwyczaj mówię na jego Vayla. Dobra, i co tam jeszcze mamy? Tutaj? Health Walls. Ale dobre dane. Dotto. Eee...
I potrzebuję zielonego. To będzie to piętro wyżej. To zielone, które jest piętro wyżej. To będzie to. To nie ten ZX. No, ja nie lubię Cannonballa tego ZX-owego. Jada, jada. Myślałem, może mogę startem zaskakować. A, jest znalezienie ostatniego mi bota da to ten wrzuta. Nice. On chyba między tymi dziurami latał. A gadamy. A? 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 Łatwy boss? Think before dostanę zjebkę. Wait a minute. What do I mean by that? Poproszę o wyjaśnienie, czy dostałem 90%, bo wszedłem do jednego złego pokoju? Co chcecie mi powiedzieć? Czy to jest to, co chcecie mi przekazać w tym momencie? Pierdolę za to. Ależ to było paskudne! Jesus Christ. I chyba jeszcze ucinało mi czas za ten moment, kiedy skiny robiłem. To jest najgorsze. A skoro już o tym mowa, zgaduję, że to, w których pokojach to jest, jest losowe. Więc teraz też będę musiał znowu ogarniać to od nowa. Nie mylę się, prawda? Goddammit! Muszę też pamiętać, że mało przeciwników ostatnio pobiłem. Więc z tym też coś muszę zrobić niestety. A, to zdążyłem na szczęście. To już zaczekam na chwilkę, na wszelki wielki. Zastanawiam się, czy ja mogę skakać po wodzie, kiedy ten... kiedy... ten prąd popływ mnie. Czy ja mogę skakać po wodzie, kiedy prąd... jest?
Bo mam teoretycznie chip od tego. Chyba nie. Miałoby to sens, ale jakaś część mnie się zastanawia. Zresztą, biorąc pod uwagę, jak paskudne jest to skakanie po wodzie, to nawet nie chcę próbować. That's a god push. Bonk. Bonk. Dziękuję. Co ja chcę tam iść? Might as well. To teraz jest ten problem, że te cholerne żółwie się zdecydowały. Przestań prądzić. Kurde, dash jumpa chciałem wejść. Coś takiego. To mi nie wyszło. No mi w życiu coś nie wyszło. To, tutaj bym nie przytoczył. Myślałem, że go wystrzelę jak tak daleko strzela, ale nie tym razem. Zobaczyłem. Wow. Pamiętaj, żeby nie robić powtarzania tego samego głupiego błędu. Muszę tu dołem. God damn it! Nie zdążyłem. No dobra. To jeszcze raz. Doktor Vale. Ja pies losowany od nowa. Nie to chciałem. Jademy. Czas. Możemy lecieć. Gdzie ja muszę być? Twierdzi w czerwony niebieski. Zaraz to bardzo nie wygląda. Okej, okay, szukam przede wszystkim dwóch żółtych na środku, czerwonego na środku i zielonego na środku. Tu jest jeden. Potrzebuję żółty, czerwony, niebieski. A może być to?
żółty, czerwony, niebieski i na dole niebieski, czerwony, zielony. To będzie to. I teraz potrzebuję niebieski, żółty, zielony i niebieski, żółty, czerwony. Niebieski, żółty, czerwony, na dole zielony, niebieski, czerwony, tak, to tutaj. Dane omedle i potrzebuję niebieski, żółty, zielony teraz. Niebieski, żółty, zielony. Niebieski, żółty, czerwony, czyli piętro wyżej. Niebieski, żółty, zielony, tak, tutaj. To jest jakiś ten. Chyba tutaj będziemy mieli czysty layout do bicia się z bossem. Nie jakieś pokręcone. A, bla, 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 bla. Bosidło. Hello? Ha? 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 O Boże, nie trafiłem. A, już ten boss jest prosty, Jesus. Okej, tym razem poszła setka. Dajmy wciąż kiepsko. 3, 4, 8, okej. 3, 1, 8. Nie, 3, 4, 8, nie mamy mówić. No dobrze. Jakoś to poszło. Aczkolwiek nie będę kłamał, bez robienia tej skinów by mnie chyba tak trafił. To są te pliki z kilka taki, które wynieśliśmy. Więcej CBD-elfów, więcej CBD-elfów. Kształków. No dobra. To co, został nam ostatni głosik tej czwórki. To najpierw lepsze może. Jeden na dwa HP, a drugi zwiększający HP. Tam chyba o 8? O 4. Czyli efektywnie same na HP-ki. Jeżeli pojedzie mi się ten cen, to nie też chodzi dojść to jeszcze raz. Jak to przestanę maszować, żeby przyklikiwać. No i dobra. Pieseł. Czy on miał 3 paski HP? Czy mi się wydaje? Doskonale. No wszystko tam chce. Wspominałem może muzyka zawsze nie ma być tak dobra jakaś? Dammit, Peto, wyjdzie! Nie mogę. Powiedziałem, że chcę to życie. Czy wspominałem, że muzyka z odczynienia to być tak dobra jak jest? Możliwe, że Gam mnie tak uczuła, bo też. Albo ja nie wyraźnie mówię. Bo to, że ja nie wyraźnie mówię, to jest akurat coś, co wiem, do czego jestem przyzwyczajony i
jakbym bardzo się starał, to mógłbym mówić na pewno wolniej i wyraźniej, ale to jest coś, na co muszę rzeczywiście fizycznie zwracać uwagę. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, że nie jestem w stanie tego tak z automatyzmem robić. Podzielał mnie? Ej. Mi się podoba. Ale moje gusta muzyczne są dziwne. Wiem, zdaję sobie tego sprawę. Znaczy wiesz co? Biorąc pod uwagę, że Finn napisał, nie przychodząc za tym utworem, a ty potem napisałeś, podzielam opinię. To nie byłem pewien, jak mam to odbierać. To dla mnie miało być, rozumiem, rozumiem. To jest najwspanialszy segment, gdzie spadają nam na przeciwnicę? A, Boże. Rozumiem, rozumiem. To za to lepiej. Naładować. Goddammit. Czy ja mogę ściągnąć tutaj i potem zepchnąć? Powinienem być w stanie. Yep. Ale za mnie to ciuda dzisiaj. Próbowałem kłótnąć pomocy. Czemu ja próbowałem kłótnąć? Mogę powiedzieć, że jego nie trzeba zepchnąć. Okej, nie trzeba. A już ja dostałem paskudną ocenę za te... za obrażenia. Jezu... Automatyczne ładowanie obu broni na archiw, tak? Przydatne. Bo ja bym teraz na przykład automatycznie na pewno nie odował jednocześnie Recoiloda i Sabera. A kiedy Chip robi to za mnie, to to jest tak wygodne, Jezus. Dobra, zmienię sobie na Buster, bo wolę korzystać z Bustera. Tutaj widzę, że już uważamy na kolce. Możesz! Pokurwi mnie. Uważamy na kolce, by the way.
nie wspominałem, ale moim zdaniem teraz mają straszny problem z tym, że małe ekraniki późno widać rzeczy. Alf. Znaczy absolutnie. Mnie jak w nie future ani nic. Myślałem, co dzieje w kolega. Tak, chodzę. A najgorsze jest to, że ja teraz dostanę chujowo ten zapyśnik, bo windę mi kompletnie ujebie. Goddammit. No dobrze. Szybiec 3-3 najlepszy 3? Nie. To jedyne coś mogę powiedzieć. Powinien być domyślnie Battle Lightman na kanale. Najgorsze jest to, że sobie wszystkiego teraz nie wiem, ilu przeciwników rzeczywiście miałem zabitych na rangę. I nie wiem, czy tyle, ile miałem, było wystarczające. Więc nie wiem, czy muszę jakoś bardziej się starać z szukaniami. Wydaje mi się, że powinno być ok, ale... no właśnie. A jednocześnie czasu nie straciłem na tyle dużo, żeby to powinno robić jakąkolwiek różnicę, bo wyjebka była w miarę blisko checkpointa. Przynajmniej tak mi się wydaje. No Jezu, ta eksplozja tak długo zostaje. Można grać na pistach? Jezus. Asisty bardzo łatwiej rozdawanie rank, z tego co pamiętam, bo... bo trochę... nie wiem jak w dalszych częściach, ale w jedynce bardzo mocno ułatwiały... Przez to, że Litaju chyba nie jest tych asysty. Dobra, i koniec lat. Zastanawiam się, czy mogę go w powietrzu zdjąć. Nie, nie mogę. Bo to w jakiejś kolejności... przejść tapy. Bo takie zmaganie do archików, czy... Aha! Ten deseń czaje. O mój Boże. Czuję się obrzydliwie w tym, co robię. Absolutnie wcale nie czuję się za tym, co robię. Hmm.
El Topo Pekko chciałoby się dać. O nie, dysk tam został. Przy tym myślałem, że nie mogę po niego skoczyć. Ale to byłoby nic, smutno. A? Łatwo? Ale paskudny cheese. I mean! Co ja ci mogę powiedzieć? Jest podatny? Kim ja jestem, żeby z tego nie korzystać? To jest trochę tak, jakbyś powiedział, że używanie lodu na helpuje to piś. W pewnym sensie jest, nie mogę powiedzieć, że nie, ale... O, helpuje przynajmniej musi uniknąć tego jednego prostego ataku, którego ja nie potrafiłem unikać na streamie. Znaczy co? Czego unikać na scenie? Tego jednego ataku harpui, który on wykonuje po zaatakowaniu go słabością. Musiałem tak tam zrobić to... ręką. O, oh, come on. Kiedy? Myślałem, że to obrzydliwe tle. Trochę taki legionowy skasywanie bym powiedział. I nie mówię, że legion jest jakkolwiek dobrym i nie dla oka designem. To co tak się kojarzy? No, że depsed, bad body chip. Nie znasz tego bossa swoją drogą? Pomałbym twierdząc, że ci się dziwię? Po co Vile może chcieć użyć tych wszystkich kryształów z energią? Nie wiem, nie mam pojęcia. Więc mówicie, że mamy i zapłacić nasze szacunki Helpui? To pytanie, gdzie ja go teraz znajdę? Helpuję modeńką. Gdzieś ty się powiedział? Ale to było bliskie. Ej, wykonaliśmy tylko jakieś 20 misji. Wow, helpuję, wreszcie stałeś. Ania, żebyś ty wiedział, co się właśnie dzieje w Neo Arcadii. Albo ja pójdę tam, to na pewno nie skończy się źle. Nie żebyśmy mieli coś lepszego do roboty niż zasuwani na kolejną śmiercionośną misję. Pytanie. Czy ja będę mógł jeszcze przeanalizować te chipy, które... dostałem? Mogę. Thank you.
Więcej cyberelfów. Moje tak jakbym w jakikolwiek sposób poszedł tych cyberelfów. Właśnie, miałem coś sprawdzić. No, recall one hit. Jeżeli ktoś nie będzie miał... No, w sumie do przodzenia etapu nawet może to być po prostu przydatne, I guess. Bo do przodzenia etapu nie potrzebuję żywiołowych chipów zazwyczaj. Aha, czyli muszę pogadać z CL. O, plot dump! Mega Man X9 backstory, by the way. A propos kontrolowania replayów? Ale ładny złoty Omega. To oznacza, że teraz mogą nas po prostu nie wysłać na misję? O mój Boże, X, jak zwykle ratujesz nas w najważniejszym momencie. Musimy zasuwać do sub-arcadii. Tak, będziemy walczyć za mojego, co to w ogóle pytanie? Transfer me, right now. Banger! I tutaj chyba w cyberprzestrzeni był Phantom, jeżeli dobrze pamiętam, ale nie wiem, czy chce mi się do niego iść. Bo ktoś tam jebać Phantoma. Dzięki Bogu, by the way, za double jumpa. Zwłaszcza w tym etapie. Czy wy widzicie, ile razy ja bym się tutaj wyjebał, gdyby nie double jump? W Kiliszu wiem. Wow, naprawdę mi uciekł. Neo Spajkadia, mieliśmy już wcześniej Neo Spajkadię, teraz mamy sub Neo Spajkadię.
Być może. Nie jestem pewien, czy jest to coś, co chcę odwadać. Tu gdzieś będą kolce. Albo i nie. Jestem przeważywiony. Chyba mi wybaczycie. Biorąc pod uwagę, co mnie wcześniej spotkało. Szybko. Cześć, Vale. Okej, czyli znowu będziemy mieli Baby Belfy. O, piramidą głowy z Mega Mana, o! Ale... ta oka się jakoś zasadniczo różni od tej wcześniejszej. Ignorują na chwilę mój poziom skilla. Chyba nie bardzo. Tak, Steel tam powiedziała, I received new information from XCOM, back to the base. To widziałem to napisane XCOM. Łatwo. No dobrze. To może być nasza ostatnia walka, god damn. To pokaż mi jeszcze wszystkie dyski, co? Nie czaję potrzeby klikania dysków? Też nie. I guess, że to jest na zasadzie, że... O, część z tych dysków jest specjalna i w ogóle, żeby gracz też gdzieś tam miał w głowie, że muszę sobie podejść, zobaczyć te wszystkie dyski. Czy ja mam jakieś fajne chipy do broni? O tak, specjalnie głupia, to też. Ej, pamiętacie jak podobno miałem tego? Miałem tego skilla, którego nigdy nie użyłem? Albo tego? Nie, ekskile w tej grze nie są, mam wrażenie, aż tak przydatne. Jeszcze nie. Właśnie dlatego jeszcze nie, bo zdałem sobie sprawę, że nie zapisałem. Ok, skończyłem sobie potencjalne... Co? Potencjalne... przeklikiwanie dialogów jeszcze raz. Czemu nie TP, czy udało mi się zgadzać jak z filmami? Nie, mam wrażenie, że w tych gierkach do tej pory przodę zatrzyma najprostsze sanki. Ale może to kwestia, że też trochę prawy na ten przecież, że przodę je po kolei. Mój święty Boże. Nigdy nie grałem tak, żeby ankipi. Jeszcze raz stwierdziłem, że chcę choćby po to, żeby potencjalnie móc się pobawić tymi skillami, ale mówię, nie widzę, żeby one były jakieś super.
No dobra, bo chcesz. Od kogo zaczynamy? Powinieneś mieć taki, co daje wszystkie... Pa? Nie widzę, żeby był taki, chyba że ten magicznie tak działa, ale nie wydaje mi się. Ale tu już muszę zmieniać te chipy. To jest to fantomie, którego conveniently nie chciało mi się robić, nie? Tak, będę myślałem, że się innego. Myślałem, że go tam złapię. Idę. Nie robię tego bossa. Ja też za nim nie przepadam, chociaż... Jeżeli mu się obniży wodę w jego etapie, to jako boss jest nośny. Jeżeli mu się nie obniży wodę, to jest strasznie upierdliwy. Nie to pasz? Nie. God damn it! Więc nie zdążyłem naładować batera. Albo go zmarnowałem na klatki nieśmiertelności. Pikachu to Mantisk. Wydaje mi się, że może trzeba i cięcie zrobić więcej obrażeń bić. Nigdy nie jestem pewien, na ile trwają kartki nic nie przenosi tego, więc... Wolę nie ryzykować. I na niego loot podaj. O, oh, come on. Voilà. Haha, double jump. Teoretycznie przy dobrym kombo można pobić bossa bez triggerowania klatek. Oh. Dash cancela jak w X-ach. No dobrze. What do you mean by that? Zawsze tam jeśli mówiąc lodowe mechaniki. Proszę nie dawać mi lodowych mechanik. Lodowe mechaniki sprawiają, że dziękuję Bogu za double jumpa. I tak wiem, że gdyby tylko istniał jakiś chip, ignoruje lodowe mechaniki. Zdaję sobie sprawę.
Drugi bossarz? Na jakie zapytania? Widzę, że na pewno inny ten, inny layout niż te, które do tej pory widziałem i nie wiem co o tym sądzić. Bo ten, ten, który jest na dole, wydaje się nieprzyjemny do trafienia. Tak, ode. Dobra, to było sprawne i łatwe. Mniej sprawne niż do tej pory. Jeżeli chodzi o walki z tym bossem, ale i tak poszło w miarę okej. Okay. Najbardziej się boję, że na ostatniego trafię się cała. Okej, okay, nieważne. CMG, to jest dużo. To co, kubit? Ha, ha, ha. Jak już i tak tracimy HP, yes. To wy chcecie mi powiedzieć battle tylko... O Boże! Nienawidzę tego ataku. Czy ja będę musiał na nią zużyć tanka? Tak. No, bardzo nie lubię walki z Kubit, osobiście. Ewidentnie nie musiałem zużywać tego tanka, ale... Timing. I tak pewnie bym musiał prędzej czy później to zrobić. A będę się naiwnie łudził, że na Omega nie potrzebuję aż tyle. Dobra, dajcie mnie ogień. Czy mimo apteczka, mała apteczka mi nie wystarczy, żeby tutaj naładować HP chyba? A nigdy nie pamiętam, czy amunicja przychodzi, znaczy czy apteczki przychodzą do subtanków? Za nadwyżkę, tak powiemy. Nie przechodzą, no właśnie dlatego się zastanawiam, ale chyba nie tak razu. Czytowe osiągnięcie w dziedzinie projektowania poziomów, nie będę kłamał. No dobra. Daj Omega.
Jestem człowiekiem, który żyje raptem 300 lat. Nie wiem, czego nie rozumiesz. Vial prawdopodobnie. No dobra. Jak się walczyło ze Złotą Omegą? Chyba już widzę. Zapominając o tym, że te cholerne skałki trzeba jeszcze unikać. Pierwsza faza łatwa. Czas na drugą. Ten motyw też lubię osobiście. No tak. Tak to tego się tak wychodziło. Chyba Jarman, i tak mi się wydaje, EDB. Ten atak jako jedyny pamiętałem, chyba we wszystkich. Bo pamiętałem, że był jeden atak, którego się bardzo głupio unikało w tej mapie. Dobra. Dwie fazy z głowy. Mam jeszcze półtorej tanka. What do you mean fake? A prawdziwy Zero tak naprawdę nie ma mózgu. Ha ha ha. Misjonari. To jest ten kompletną pizdewką? Oczywiście jest, tak? Nie, dobra. Nie bądźmy aż taką wielką pizdewką. Muszę łyknąć tankę wcześniej niż później. Bo kojarzę, że on ma jakieś... jakieś... multi-hity. I mogę się dać łatwo zaskoczyć na to. Doria? Czy on powiedział Doria? Łykam tankę. Mam wyjebane. Jak już mówiłem, mam wyjebane. Łatwo! Powtórzę to, co zawsze, za ostatni etap nie muszę dostać A. I nie mam zamiaru się w to bawić, więc nawet nie muszę. Najbardziej mi szkali, że dostałem mało punktów za przeciwników. Aż pewnie dlatego, że zaliczyłem wyjebkę. Pewnie dlatego. Marcin, co to za mowa nienawiści wobec 04?
4 było fajne, go. Ale tak sobie rozumiem ZX, nie wiem jeszcze, zobaczę. Na razie myślałem 01, 04, co potem to zobaczę. No dobrze. Odwróciłem się do niego specjalnie dupą. Bo inaczej się nie godzi. Nie, i znika z tego świata PS 12. Oh no. Właśnie to wspaniały, odklęty, mroczny elf, albo raczej Mother Elf. To oznacza, że wszystkie złe plany Dr. Wyla zostały absolutnie powstrzymane. Już nic złego nigdy się nie stanie, prawda? 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 Nie ma już żadnych wątków fabularnych, które są niedomknięte i możemy się odejść, prawda? Prawda? Tak jest. To by implikowało, że Zero przeżył fabułę Megane Zero. Jestem Zerem. Zero prawdopodobnie. Tak w paru słowach to przede wszystkim, jak dla mnie to trójka robi tak dużo rzeczy lepiej porównanie do poprzedników. Odejście od systemu levelowania broni jest bardzo wygodne i przyjemne, nie będę kłamał. W jedynce to jeszcze powiedzmy jakiś tam miało sens, bo wiadomo, Zero się budził i w ogóle tak. W dwójce mam wrażenie, że już było to gorzej usprawiedliwić. Cieszę się, że w dwójce od tego odeszli, że... Zwłaszcza to, że od początku możemy ładować bronię, bo w momencie, kiedy możemy być w sytuacji, kiedy nie mamy ładowanej broni, która jest wymagana do używania żywiołów, które dostajemy. I to jest chyba najgorsza część w 1.2, więc cieszę się, że tutaj od tego odeszli. Po co usprawiedliwiać? Znaczy no... Mówię, w jedynce mogę to usprawiedliwić fabularnie, tak? W dwójce już niekoniecznie. Ludzie krają bezmyślny grind. I mean, ludzie lubią jakiś tam system progresji, że tak powiemy, czyli że postać się robi silniejsza z postępami. A bez levelowania i bez dostawania jakichś chipów takich dostajemy w 03, można by mieć sytuację, gdzie tak naprawdę nie dostajemy upgrade'u, chyba że robimy... W jedynce nawet nie było skilli przecież. W jedynce nie było skilli, w jedynce były tylko chipy żywiołowe, jeżeli dobrze pamiętam. Więc w jedynce jedynym takim progresem, który mamy tak bezpośrednio, to jest... właśnie levelowanie naszej broni. Inną sprawą jest to, jak użyteczne są te bronie. Zresztą co do użyteczności broni, ja domyślam się, że są ludzie, którzy lubią używać Shield Boomeranga albo Decoy Roda.
ja wielkim fanem nie jestem. Były momenty, gdzie widziałem, że te bronie rzeczywiście są przydatne, ale to były bardziej momenty, a nie, że były to bronie, które chciałbym jakoś tak regularnie używać. W większości innych sytuacji miałem wrażenie, że dużo lepiej będę sobie radził używając Bastera. I Sabena. Jest jeden RNG na fundę, nieśmiertelny twór sam, Mighty Number 9. 100% dokładnie z tego powinien być zapamiętany. O, hard mode, to co, idziemy na harda, nie? I mean, tak nieironicznie, to 0-3 nie było aż takie trudne. Miałem problemy na tym pierwszym streamie, mam wrażenie, odrobinę z niektórymi rzeczami, ale tak poza tym to nie wiem, na ile to kwestia, że rzeczywiście jestem w jakimś tam trybie streamowania tych Megane Zero, ale mam wrażenie, że 0-1-2 były trochę trudniejsze niż 0-3. Na pewno dużo pomaga to, że w 0-3 możemy używać satellite elfów i nie być za to karanymi. Więc efektywnie zamiast mieć powiedzmy tamte jakieś, nie wiem, 20 HP miałem z 60, tak? I to na pewno dużo zmienia pod tym kątem, a wiem, że 0-4 ma też podobny system z tym głównym elfem, którego można ulepszać i wykorzystywać. Shinji nie było trudne. Co chcesz mi powiedzieć? Do czego zmierzasz? Pojebie mnie zaraz. I mean, w wielu sytuacjach, jak mówiłem, pojebie mnie zaraz, to umierałem przez jakieś głupie rzeczy, a nie dlatego, że gra jest trudna. Nie, miałem wrażenie, że mało dzisiaj mi się zdarzyło sytuacji, gdzie umarłem, bo był na przykład jakiś trudny skok do zrobienia, tak? Albo coś. Tylko bardziej umierałem, bo jak idiota wskoczyłem w kolce, albo wskoczyłem w kolce, których nie widziałem, bo były pod ekranem. Znaczy, to jest moim zdaniem problem, który sporo gier Zero ma. Zresztą nie jest to stricte problem Zero, bo Mega Many klasyczne też przecież miały tego typu sytuacje, że można spadać nie wiedząc, że na dole są kolce i to jest dosłownie na zasadzie, czy ty wiesz, że one tam są. I nie jest to design, który lubię generalnie, tak? Niezależnie od tego, czy jest to Mega Man 9, 3 czy Kid Diablo. W 0-3 miałem wrażenie, że nie było tego aż tyle. MM5, MM6 ma przecież te segmentu Whale'ego. W MM9, z tego co pamiętam, tutaj u Splash Woman, do której się zazwyczaj idzie jako pierwszej, jest to zalecane. Masz praktycznie na samym początku sytuacji, gdzie jak spadniesz ze złej strony, to też umierasz. Więc no, to nie jest tak, że jest to coś wyjątkowego dla Zero, tak? I w każdej grze narzeka na to równie mocno. Przy czym mam wrażenie, że w Zero częściej się to zdarza na zasadzie, że mamy płynne przejście ekranu, ale jednocześnie małą część ekranu widzimy i przez to spadamy w kolce, których w dowolnej innej grze byśmy w stanie jeszcze uniknąć przez to, że je zdążymy zauważyć, tak? Wiem, że takie uroki gier gameboyowych, bo Mega Man & Bass miał ten sam problem, że ucinał trochę ekranu w Genesis NES-owej wersji, no ale jednocześnie nie jest to coś, o czym mogę powiedzieć, że tak to jest ok i będę to usprawiedliwiał. Trójka ma chyba mimo wszystko najlepszy soundtrack, jeżeli gramy w grę, tak? Bo jeżeli chodzi o jakieś takie aranżacje, niearanżacje, czyste wersje, nieczyste wersje, to wolę czwórkowy, ale ten. Ale tak, to in-game trójka moim zdaniem ma najlepszą muzykę jako całość. No dobra, to ten chyba na dzisiaj sobie skończymy. Dla tych, którzy nie byli, przypominam, że w sobotę nie streamuję. Więc mój najbliższy stream będzie najprawdopodobniej, chyba że coś się zmieni w mojej robocie. Najprawdopodobniej będzie w poniedziałek i też leci 04. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.